Dzień dobry bardzo, zapraszam na kolejnego mini vloga podróżniczego. Słuchajcie, dzisiaj u nas jest 4 stopnie, właśnie Krzysiek sprawdzał, ogromna mgła, nic nie widać, a w Madrycie, bo tam lecimy, mamy już teraz rano 17, więc ja jestem ubrana na cebulkę, mam na sobie te lekkie kuloty, bo tak naprawdę jeśli chodzi o czas w Polsce, no to nie będę za bardzo marznąć, bo wsiadamy do Ubera i jedziemy na lotnisko, także... Tutaj zaraz domykamy walizki, Krzysiek jeszcze tylko dołoży swoje rzeczy. Ja postanowiłam jednak zrobić te ciastka, także ciastka w piekarniku. Tutaj wiecie, zostało jeszcze takie ostatnie rzeczy dołożyć. I jedziemy, lecimy. Także dzisiaj na ustach mam konturówkę Pillow Talk Charlotte Tilbury. I powiem wam, że to jest niesamowite, że konturówka i pomadka z tego samego zestawu, Karolina miała rację, mają zupełnie inny kolor. I ta konturówka jest taka lekka, że jej w ogóle nie czuć na ustach. To tyle, bo widzę, że się to rzuca w oczy tutaj w podglądzie. Ale tu jest coś ważniejszego niż kosmetyki. Wyjazd. Mój sposób na kapelusz w walizce to nie jest wcale tak, że kapelusz będzie zniszczony. Wypakowujecie majtkami, skarpetkami, koszulkami, wkładacie normalnie do walizki, opakowujecie dookoła. Bardzo, bardzo wiele razy tak kapelusze moje podróżowały i wszystkie żyją. Witamy już na dworcu w Madrycie. Słuchajcie, mamy tyle przygód, ale dzisiaj Madrytu nie będzie, dzisiaj tylko tu lądowaliśmy i mam nadzieję, że dojedziemy do Toledo. Zanim to jednak nastąpi, mamy 1,5 godziny do pociągu i chciałabym wam pokazać, jaki tu mają wypasiony dworzec. Serio, to jest dworzec, a to jest epipremnum gigant. To chyba jest epipremnum, bo to chyba niemożliwe, żeby to tak wyglądało. No zobaczcie. Widać? To jest moja ręka, więc... Odjeżdża nasz wcześniejszy pociąg, na który nie było już biletów. I słuchajcie, normalnie przechodziliśmy tu kontrolę, prawie jak na lotnisku, także... No proszę Państwa, witamy na dworcu w Toledo! Ładniusio tutaj! O, muszę umyć obiektyw. Zobaczcie! Dobra, idziemy do hotelu. Słuchajcie, tu jest dworzec, a tutaj chyba nasz hotel. No wiecie, jak zwykle strategicznie podchodzimy do tematu, bo zawsze albo blisko dworca, albo blisko centrum. Z racji tego, że ceny tutaj i tak były dość skakująco wysokie, to i tak
A z racji tego, że my i tak będziemy spacerować, to wybraliśmy blisko dworca. Musimy się tylko tamtędy. Restauracja Hong Kong. No tak, to ten hotel. Ale fajnie w ogóle tu jest tak, słuchajcie, klimatycznie bardzo. Wiem, że nic pewnie nie widzicie, bo jest pod słońce, ale chętnie wam dzisiaj pokażę. Jutro. Nasz hotel dla prawdziwych księżniczek. Drugie piętro, super kondycja. Pokój 202, robimy room tour. Gracias. Wchodzimy. Wchodzimy. Trochę, naprawdę jak w klasztorze. A ja myślałam, że to sukiennice. Mamy chyba mały balkon. No. Zobaczmy jeszcze. Hello! Zobaczmy jeszcze łaźnię. Hello. Przepraszam. Tu mamy szafę. I teraz uwaga, łaźnia. Mi się to sporto kojarzy. Nie byłam, więc się wypowiem. O! Jakbyśmy mało mieli, ale... Naprawdę mi się to z Portugalią, słuchajcie, kojarzy. Dobra. Dobra. Fajnie. Musimy się ogarnąć i zaraz się odzywam. Nie było to proste. O kurde, tu będzie głośno. No ale mamy taki balkoniczek, słuchajcie. No nie powiem, że nie mamy, jak mamy. Piękny jest ten dworzec. Naprawdę bardzo mi się podoba. Tam mamy jakąś drogę. No i tam jest droga do miasta. I słuchajcie, mam nadzieję, że mnie słyszycie. Usiadłam sobie z takim widokiem na dworzec i pewnie mnie nie widać. O Jezu, pierwszy raz się czapkę zdejmuję. Słuchajcie, dzisiejszy vlog będzie takim vlogiem rozruchowym. Dlatego, że powiem wam, że jest po 18, jest prawie już 19. My wyjechaliśmy z domu po 7. I sam lot tutaj trwał 3.20, plus wiecie, odprawa. No i później szukaliśmy z Madrytu tego pociągu do Toledo. Coś tam bardzo dzisiaj ciężko szło. A ja nie ukrywam, oczywiście siedzieliśmy oddzielnie. I nie ukrywam, że dla mnie to nie był najlepszy lot. I teraz osoby, które zaraz będą oburzone, że powiem coś złego na dziecko albo na rodzice, to przewijają dalej, bo ja lot... Idę do pokoju, bo nie będzie mnie słychać. Lot trwał 3.20, widać mnie. I słuchajcie, przez półtorej godziny samego lotu, czyli już wcześniej, wiecie, jak siedziałam w samolocie, cierpliwie znosiłam kopniaki dziecka w fotel. Stwierdziłam, że może matka wreszcie to ogarnie, bo to dziecko było no gdzieś takie. Myślę, że miało 5-6 lat. I oni mieli, w sensie z ojcem, ojciec, matka i dziecko, mieli zarezerwowane 3 miejsca, ale to dziecko musiało siedzieć na kolanach mamy za mną. Jakby ja nie widzę w tym nic złego, tylko że to dziecko cały czas kopało mi fotel albo zamykało ten stolik i trzaskało. I to wiecie, to nawet nie chodzi o to, że to było głośno, tylko ja na przykład czytałam książkę i ciągle się telepałam. Już nie mówię o tym, że w ogóle spać to nie ma mowy. No i słuchajcie, po półtorej godziny moja cierpliwość... Jeszcze tylko taki out of topic. Ja nie jestem osobą cierpliwą i uważam, że półtorej godziny jak na mnie to jest świata, ludzie. I słuchajcie, półtorej godziny moja cierpliwość została wystawiana na próbę. I po półtorej godziny już nie wytrzymałam, jak to dziecko po prostu robiło sobie naparzankę w mój fotel. Odwróciłam się i naprawdę uprzejmie, z delikatnym, subtelnym uśmiechem zapytałam, czy mogłyby, bo to była dziewczynka, czy mogłyby coś z tym zrobić, żebym ciągle nie łapała kopów w fotel. I słuchajcie, co ta pani odpowiedziała? To jest taki argument, który po prostu sprawia, że ja się gotuję w sekundę. Przecież to tylko dziecko. Jeszcze jest jeden argument, który lubię. Zobaczysz, jak będziesz miała swoje. Ale co zobaczę? Ja odpowiedziałam, że no rozumiem, ale nie moje. I jakby... Co to ma do rzeczy? Przeszkadza mi to, nie siedzi na swoim miejscu i ciągle wali w mój fotel. Pominę fakt, że było głośno, bo to mi w ogóle, wiecie, nie robiło. Bo jakby zauważyłam, że tak zazwyczaj jest. Dobra, jestem. O, nie mam ostrości. Musiałam odebrać telefon. Dobra, widać mnie. I słuchajcie, pani oczywiście odpowiedziała mi z takim, wiecie, mną, że to tylko dziecko. I do mnie jakby już więcej nic nie powiedziała, ale zaczęła do męża mówić tak głośno, żebym ja słyszała, no wiecie, że pani przeszkadza, że coś tam, że coś tam. No słuchajcie, jakby
Nie ma w tym nic dziwnego, chyba że mam prawo powiedzieć, że mi coś przeszkadza. Zaraz tu się pewnie znajdą oburzone osoby, tak jak już się znalazły, jak kiedyś raz się odezwałam o dzieciach. I słuchajcie, to, że ja jestem osobą bezdzietną z wyboru, to przecież nie oznacza, że ja muszę tolerować takie zachowania. I też rozmawiałam z dziewczynami o tym, że jakby ja nie winię za to dziecka. Wiecie, o co chodzi, tylko kurczę. Widzisz, a jeszcze analogiczną sytuację miał Krzysiek i pani po prostu upomniała dziecko od razu, że słuchaj, panu przeszkadza, że kopiesz w fotel i można, można. A tutaj od razu jest takie, wiecie, stawanie okoniem i takie robienie ze mnie, nie wiadomo kogo, jakbym jakąś krzywdę chciała zrobić. Kurde, no ja naprawdę jestem przyzwyczajona do tego, że dzieci są głośno, ale niech to się, wiecie, tak fizycznie na mnie nie odbija. Jakby ja wam mówię tutaj swoje zdanie, nie pytam was o wasze, bo zaraz pewnie posypie się hejt jak zwykle, jak ja poruszam jakikolwiek temat dzieci. No ale wiecie, no ma prawo mi coś przeszkadzać. I dzisiejszy dzień to jest jakieś takie trochę niekończące się pasmo niepowodzeń. Myślę, że widzicie moje oczy, które są czerwone i nie wiem dlaczego, bo nic z nimi takiego nie robiłam. To raz. Dwa, właśnie ten lot. Trzy. Pierwszy raz tak długo jechaliśmy z lotniska do miasta, gdzie to wcale nie jest daleko, ale słuchajcie, były takie korki i pan tak hamował, że Krzyśkowi zrobiło się niedobrze, więc wiecie, ustąpiłam mu miejsce, żeby sobie siedział, żeby miał tam powietrze i tak dalej. Wysiedliśmy na tym dworcu, wcale mu nie było lepiej. No nie wiem, jakiś dzisiaj jest dzień nie nasz. W każdym razie już jakimś cudem dotarliśmy do Toledo. Po drodze w pociągu, słuchajcie, jeszcze to jest hit, bo ja nie wiem, jakim cudem ja do was nagrywam. Po drodze w pociągu spadł mi aparat na fotel obok, na fotel. Tam nie było kamienia. I przestał działać, miałam błąd obiektywu. I nie wiem, ja włączyłam go jakieś 400 razy i ciągle pikało, ciągle się obiektyw nie chował. No i Krzysiek już sprawdzał, że jakaś taśma się zepsuła, że koniec. Możecie sobie wyobrazić moją radość. Już mi było wszystko jedno, ale stwierdziłam, że nie, ja naprawię ten aparat, bo jakby słyszałam, że wiecie, no jak używacie czegoś często, to znacie tego dźwięk i ja słyszałam, że w momencie otwierania coś tam nie działa i za którymś set razem po prostu wyciągnęłam tak obiektyw, że zadziałał i od tamtej pory tfu tfu działa, ale obiecałam sobie, że będę o niego bardziej dbać. Także dzisiaj jest taki, słuchajcie, vlog podróżniczy na rozruch, słodko-gorzki, żeby pokazać wam, że to nie jest tak, że wiecie, zawsze nam się wszystko udaje, super ładnie, z lotniska 10 minut jesteśmy. Nie, dzisiaj wszystko po prostu było pod górkę. A jeszcze pokazywałam wam, że ten pociąg, na który się nie załapaliśmy, zaraz odjeżdża. My mieliśmy bilety na późniejsze, ale poszliśmy zapytać pani z obsługi, czy damy radę pojechać tym. I ona zaczęła nam sprawdzać, że w pociągu były miejsca. Tylko my finalnie kupiliśmy bilet przez internet u jakiegoś innego przewoźnika, który jakby, wiecie, sprzedawał te bilety i dlatego nie mogła. I wiecie, no trochę godzina w plecy, przesiedzieliśmy na dworcu, tacy zmęczeni. Oj, głośno tu będzie, ale zaraz zamknę tutaj ten balkon. Także dzisiaj, mówię wam, dzisiaj Toledo zwiedzania nie będzie. Będzie raczej takie smętne pójście do knajpy, po prostu spokojny spacerek, bo tak jak mówiłam, że jest przed 19. Natomiast jutro mamy cały pełny dzień w Toledo. Bardzo mnie to cieszy, bo słuchajcie, ja jak kupiłam bilety do Madrytu, to ja nie wiedziałam, że my będziemy gdzieś jechać. Natomiast w samym Madrycie, z tego co widziałam oczywiście i czytałam, jest pięknie. Natomiast tam, wiecie, 1-2 dni wystarczą i stwierdziłam, wyszukałam właśnie, że w Toledo jest co robić. I mam wrażenie, że to Toledo będzie ładniejsze niż Madryt. Ale no to jakby, wiecie, zobaczymy jak to będzie. W każdym razie jesteśmy jutro cały dzień od świtu do nocy, nocujemy jeszcze tutaj w Toledo i jutro będzie bardziej podróżniczy vlog, a dzisiaj jest taki słodko-gorzki, ale no jedni mnie lubią za to, że u mnie jest prawdziwe życie, a drudzy mi powiedzą, pojechała i wybrzydza. Taki mam styl nagrywania, taki mam styl bycia, mówię jak jest, nie słodzę, nie cukierkuję. Także dzisiaj marzę, słuchajcie, marzę o burgerze. Nie pamiętam, kiedy robiliśmy cheata, kiedy jedliśmy coś tak kalorycznego w jednej porcji. I ja tego, ja będę się nacierać tym burgerem, tyle wam powiem. No, także odzywam się później, jak będziemy wychodzić na miasto.
słuchajcie, ja wiedziałam, że tu będzie ładnie, naprawdę, ale ja nie miałam pojęcia, że aż tak. Tutaj nie zdążyliśmy jeszcze pójść zjeść, bo no nie mamy czasu, no zobaczcie. Burgery nie są tak ważne, wychodzi na to. Ja zemdleję zaraz, ale tu jest tak pięknie, że nie mamy czasu. No jeszcze takie słońce, takie światło cudowne, no. Pięknie. Fajnie sobie zjedliśmy, nie? Nie wiem nawet, czy to jest siesta. O 20:30 dopiero restauracje, w sensie tak do jedzenia są otwarte, czajcie to. Ja nie wytrzymam do 20:30. Jest mi bardzo przykro z tego powodu. Bo pod naszym hotelem jest Chińczyk, który jest otwarty. Oni chyba nie mają siesty. I nie wiem, czy się nie dam zaprosić tam. Kurde, tyle szukania. Jezu, naprawdę jestem taka głodna, słuchajcie, że... Poszukując jedzenia, trafiliśmy na niesamowitą hiszpańską ucztę. Powiedz, co to jest? Nie powtórzę. Hot dogi, ale... No to są hot dogi, bardzo takie... Z mikrofali, z bułką, cebulką prażoną. Na szczęście można płacić kartą, mamy piwko, wiecie, że ja piwo piję. Wcale, a tutaj taki widoczek i zamierzam zjeść tego hot doga, być szczęśliwa. Słuchajcie, odżyliśmy po tym hot dogu i piwie, prawda? A jak? I znaleźliśmy jeden w Toledo Starbucks. Chyba. Ja wiem, że w Madrycie będzie ich w cholerę, ale skoro tu już jesteśmy... Tam jest coś ładnego, więc zobaczymy jeszcze. Tam jest metro do domu. Tak. I Toledo będzie nam się tak dobrze kojarzyło, to idziemy. Znaczy i tak byśmy sobie tutaj pospacerowali, ale po drodze warto capnąć, żeby jutro nie nosić. No cześć! Zobaczmy kubeczki! A tu są takie z Monsteru, moi mili. Tu mamy na espresso i tu mamy tylko taki z Spain. No i właśnie, weź mi go wyciągnij, jaki on ma środek. Sam czerwony. Kurde no. Właśnie teraz nie wiem, czy wolałabym Hiszpanię, czy Madryt. O. A co to jest? Paella? A to co to? No, mięsko. A, mięsko. Fajerwerki. Fajerwerki. To... Malarze, piłka nożna. Bierzemy no piłka nożna, pewnie. No. Patrzcie, jaki miły. Zobaczył piłkę na kubku i byka, to od razu kupuje. Dziękuję. Słuchajcie, zapłacił za mój prezent 14,90 euro. To ja cię zaproszę na piwo. Dobra. No i fajnie, no to deal. Taki barter, to ja rozumiem, słuchajcie. No nie upuszczę, ale bo ja powiem wam dlaczego. Mam kubek z tego, z Hiszpanii. A zobaczymy w Madrycie, jak wyglądają z Madrytu. Si? Si. Gracias. No weź pokaż. Weź pokazuj. Ale nie, ja mam taki zamysł artystyczny. Zobaczcie. Kubek z Hiszpanii. W Hiszpanii. Tak? Tak. Słuchajcie, teraz Krzysztof powiedział tak. To jest friendly, wchodzimy. No podniecił się trochę, nie ukrywam. Tu mamy likiery różne. I tutaj orzechy, to jest twoja bez zguba. Rafaelu od środka, bez tego. Rafael. No, generalnie kwestia jest taka, że ty nie możesz jeść orzechów, więc po co ale my tam mamy wejść? Wszystko, czego nie możesz jeść. Ale ładne to. Hello. O matko boska, zaraz sobie pamiątki będzie kupował. Ale co to jest? A faktycznie, zobaczcie. Ale to dobrze mówił. Oj, pistacje są, zaraz będzie pisk. Pięknie to wygląda. Da! I likiery. A bo w ogóle chcieliśmy wam powiedzieć, że w Toledo bardzo popularny jest marcepan. I tu gdzie są i nugaty. Chyba kiedyś jadłem. I marcepan. Przypadkiem. Sin gluten. Czyli zero glutenu. Z gluten, a nie bez glutenu. O zobacz! A tu możesz sobie pamiątkę kupić. Tak, zjeść. Ale tu masz ten marcepan. No, wiem, ale to jest sam marcepan. O, tu jest taki I love Toledo. To trochę jak oscypki wygląda. Dlaczego sobie taki weźmiesz? Czemu nie? Bo jest mały, jest uroczy. A ty ma, wiesz, ile kalorii, nie?
No ale ja widać, że podszedłem na górę? Oczekiwania kontra rzeczywistość. Czekaj. Zamówiliśmy żeberka dla dwóch osób, pomimo faktu, że ja nie lubię żeberek, nie? Nie o to chodzi. Na zdjęciu wygląda to tak. Zobaczymy jak... Oto, pardon, są papryczki. Zobaczymy, czy dostaniemy to, co zamawiamy. Bo pokażemy wam. A gdzie jesteśmy? Jak to się nazywa? O, jeszcze... Bo wiecie, ja lubię wam to od razu pokazywać, proszę bardzo. Troszeczkę się machnęliśmy, słuchajcie. Nie ma papryczek i to nie jest pokrojone. A ja nie przepadam za żeberkami, ale są frytki.